Szanowni Państwo, gmina to nie tylko miasto, ale również 19 sołectw rozłożonych niczym obwarzanek dookoła Parczewa. Podejmując decyzję o inwestycjach poprawiających komfort i jakość życia mieszkańców, musimy pamiętać również o mieszkańcach naszych sołectw. Dlatego też współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, dotujemy ochotnicze straże pożarne, budujemy świetlice wiejskie. Rozpoczęła się inwestycja w postaci modernizacji ujęć wody w miejscowości Wola Przywłocka i Tyśmienica. Budujemy drogę w miejscowości Przywłoka i przygotowujemy dokumentację na budowę dróg w Królewskim Dworze i w Wierzbówce, by te drogi wyglądały tak jak tutaj, w Buradowie. Jeżeli chcemy, by dalej gmina rozwijała się w sposób harmonijny i zrównoważony, proszę Państwa o zaufanie. Proszę Państwa o głos 7 kwietnia.